Zwykły, niezwykły przejazd rowerowy od wielu, wielu lat gromadzi około 1000 miłośników jazdy na rowerze każdego roku, więc można powiedzieć, że wzięło w nim udział już kilkadziesiąt tysięcy osób. Celem akcji jest przede wszystkim promowanie zdrowego trybu życia. Zdrowy styl życia teraz jest bardzo ważny, zawsze był ważny. Myślę, że dużo akcji w ciągu roku jest takich promujących ten zdrowy styl życia. To jest jedna z nich. No i oczywiście tutaj są całe rodziny. Przejazd jest krótki, trasa nie jest skomplikowana, także mamy i czterolatki, i 70-latków, także jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Punktualnie o 14:00 przy akompaniamencie dzwonków peleton wyjechał na ulicę miasta. Jechały w nim osoby w różnym wieku, a także całe rodziny z dziećmi. Zalety jazdy na dwóch kółkach cykliści wymieniają jednym tchem, a rower towarzyszy wielu Lubinianom niemal każdego dnia. Czyściejsze powietrze troszeczkę, trochę dla kondycji. Rowerem do pracy jeżdżę, co prawda daleko nie mam, ale jakieś 3 kilometry. Udało się córkę zarazić? No, córka od zawsze jeździ rowerem. Fajnie się jeździ, no, dużo jakby się jeździ, żeby nie marnować jakby pieniędzy na paliwo do auta. Zyskuje się dużo zdrowia. Ja tak dla lepszej kondycji trochę. Sport, zdrowie i to wszystko. O, chociażby ze względu na ochronę środowiska. Mniej samochodów jest. Jeśli jest tylko przyjemności, zdrowo i miło spędza się czas. A państwo właśnie często jeździcie na rowerze? Bardzo często. Staramy się bardzo często jeździć. Jeżeli tylko jest możliwość, weekend wolny, to oczywiście jak najbardziej. Jak co roku dla uczestników przyjazdu przygotowano pakiety startowe. Zawierały m.in. koszulki oraz losy dające szansę na wygranie wielu nagród. Do wygrania były 3 rowery, a jeden z nich ufundował prezydent Lubina Robert Raczyński.